Siemanko! Dzisiaj dwa słowa na temat 10 moich ulubionych produktów, takich gotowych, które można kupić i od razu używać, nie surowców. Lesterek też mówi, że są fajne. Nie surowców, tylko właśnie tych produktów, które możecie sobie kupić i od razu ich używać. Myślę, że powiedziałam właśnie 2 razy lub 3 razy to samo, ale nie przejmuję się tym. To tak, zacznę od czegoś, co jest moim totalnym hitem, po prostu totalnym hitem. No, nagrałam wam recenzję, nie wiem, czy ona już jest online, czy jeszcze nie. Jeśli tak, to wam podlinkuję na dole. To jest płyn taki Soothing Micellar Face Lotion, no tak, taki płyn micelarny po prostu, o, nie wiem czemu zapomniałam, jak to się nazywa, z marki So Bioeric. O matko, jaki to jest kosmetyk, ja go zużyłam dopiero do, tak gdzieś do naklejki, a już go mam, używałam go 4 tygodnie przed recenzją. Recenzja była 3 tygodnie temu, to już go używam 7 tygodni. Jeny, super, super jest ten kosmetyk. Tak delikatny, tak łagodzący, tak łatwo mogę nim z linii wodnej usuwać z wewnętrznego kącika makijaż. Super jest. Nie używam go do zmywania całego makijażu twarzy, bo do tego używam mojego balsamu myjącego. Tak samo też go nie używam na takiej zasadzie, że on jest tylko po to, żeby zmywać makijaż. Bo często go używam rano, żeby przetrzeć twarz, po prostu żeby się czuć świeżo. W trakcie dnia, jak robię jakieś poprawki, to też go używam do tego celu, ja go używam tak jakby dermy. Czyli on nie jest moim takim podstawowym produktem do makijażu. Czasem jak mi się nie chce zmywać oczu moim balsamem myjącym, albo nie chcę mazać po twarzy taką wielką ilością, tu jak mam, tak jak dzisiaj mam dużo makijażu, mam naprawdę dużo makijażu, to wtedy używam sobie tego na wacikach, żeby zdjąć większość tego koloru i wtedy dopiero myję twarz normalnie moim balsamem. Ale super, super produkt. Jak mówię, jak już mam recenzję, to wam podlinkuję na dole, bo genialny. Jak szukacie czegoś bardzo łagodnego i co super zmywa makijaż, jest naturalne, go for it. Dalej. Mam produkt do podprysznic, który bardzo ładnie pachnie i aż zaskakująco ładnie pachnie, tak powiem. To jest produkt marki Spike i to jest żel podprysznic z takiej, tam są takie jakieś 3 w tej serii, Bionature. Zdaje się, że tam jest jakiś zapach Harmony, coś tam jeszcze i Passion. Ja mam właśnie Passion. O matko, fantastyczny kosmetyk. Raz, że świetnie myje. 2, że pachnie obłędnie. A 3, że jest taki, że moim zdaniem spokojnie może go użyć kobieta i spokojnie może go użyć mężczyzna, bo to jest po prostu przyjemny zapach. On nie jest ani super kobiecy, ani super męski, ani super kwiatowy, ani super jakiś taki, wiecie, z nutami drewna i w ogóle. Jest taki wyśrodkowany, bardzo przyjemny, świetnie myje, nie wysusza mi skóry. Tu jest na nim napisane Hair and Body. Zdarzyło mi się nim umyć włosy, miałam je straszliwie poplątane, musiałam użyć odżywki, ale dał radę, jakby to powiedzieć. I prawdę mówiąc, polecam go właściwie tylko z tego powodu, że kąpiel przy takim produkcie, gdzie on jest naturalny i wiadomo, że nie robi żadnej krzywdy skórze, jest po prostu niesamowicie przyjemna, a rzadko się zdarzają takie kosmetyki, które naprawdę no, bosko pachną i sprawiają, że prysznic jest po prostu przyjemnością. Ja mam dużo stresu ostatnio, więc super, super. Dalej. A propos stresu, niestety, ale też poprzednim razem, jak nagrywałam film, to miałam totalnie mega make-up, to znaczy miałam strasznie dużo makijażu. Dzisiaj nadal mam bardzo dużo makijażu na twarzy, mam 2 warstwy praktycznie podkładu nałożone, bo dzisiaj to już była w ogóle masakra totalna. I tutaj walczę sobie oczywiście z tym, już pomalutku dochodzę do siebie, także mam nadzieję, że niedługo to się jakoś wyrówna, ale tym razem matka natura postanowiła, tak, dzisiaj będziesz nagrywać, obsypię cię wszystkim, czym mogę. O tym też wam kiedyś opowiadałam, to jest kolejny mój ulubieniec, taka maseczka z Obrej, która nazywa się Balancing and Purifying, Clarifying Therapy Clay Mask. I to jest maseczka z glinką z kwasem salicylowym z kory wierzby, o której wam też nagrałam recenzję, więc się daleko nie będę rozpowiadać, bo możecie sobie ten film zobaczyć. Znakomita do skóry trądzikowej, znakomita do skóry problematycznej, jak wam się zapychają pory, jak macie jakieś non-stop takie nieprzyjemności na skórze. Ja tej maski do tej pory używam, nie używam jej na całą twarz, bo moja twarz cała by tego nie zniosła, bo to jest super mocny produkt, ale tutaj ja zawsze jak się denerwuję, to mam w tych samych miejscach wysypkę, tutaj na brodzie, a jeśli nie wysypkę, to po prostu pryszcze mi się pojawiają. Tutaj trochę tak na środku policzków i tutaj w tym miejscu właśnie. I ja ją stosuję w tej chwili na zasadzie takiej punktowej terapii, to znaczy nakładam to tylko na te pojedyncze zmiany, które się tam pojawiają. Bardzo fajny produkt, polecam. Jak rzadko mogę coś polecić osobom, które mają problematyczną skórę, to ten naprawdę produkt jest genialny. I teraz sama się śmieję z siebie, bo patrzę, że przywlokłam 2 razy to samo, 2 razy to samo opakowanie. To jest maseczka, właściwie taka pasta z glinki.
Les Argiles du Soleil, tak się nazywa marka. I oni mają różne pasty. Ja miałam chyba zieloną. Generalnie, może wrócę do początku, to jest produkt, który jest po prostu glinką wymieszaną z wodą i zamkniętą w tubce. I tutaj oni mają taką pastę z glinki białej, mają pastę z glinki zielonej, z glinki żółtej, czerwonej, tam są chyba te cztery, tak mi się wydaje, że więc przynajmniej nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie to jest produkt dla leniuchów jak dla mnie. On jest niedrogi, on tam nie pamiętam ile kosztuje, ale to 100 gram jest w tym opakowaniu, on starcza na bardzo długo. I to jest tak naprawdę właśnie glinka wymieszana z wodą, z tym, że jest o tyle to łatwiejsze, że nie musicie za każdym razem, wiecie, wyciągać, rozmieszać i tak dalej. To jest taki dla leniuchów, tak jak mówię. I do czego tej pasty używam? Ja tą pastą czasami, jeżeli mam mega tłustą skórę, tak mi się zdarza, że mam właśnie bardzo, bardzo taką tłustą skórę na czole, na nosie, używam tego do mycia twarzy. To znaczy biorę trochę, rozcieram w dłoniach, myję ten buzię, zmywam normalnie wodą i osuszam. Mogę też tym myć włosy, jeżeli mam tak, że na przykład miałam bardzo dużo, na przykład 2 dni z rzędu używałam suchego szamponu i czuję, że tam gdzieś się to nazbierało, to właśnie tym też myję włosy. Używam tego też jako maseczki, nakładam sobie na całą twarz, to jest glinka biała, jest ultra delikatna. Zostawiam sobie na 15 minut, spryskuję co jakiś czas wodą termalną i też ona mi ładnie oczyszcza skórę. Czasami używam też na takiej zasadzie, że jak mam skórę jakąś podrażnioną na dłoniach, to wtedy sobie nakładam na dłonie ją, zostawiam też na chwilę i później spłukuję. Bardzo fajny produkt. Tak jak mówię, tutaj jedna, mi się wydaje, że to chyba będzie moje, ja wiem, trzecie pudełko. Jedna już jest w denku. W ogóle jak Wam nagram denko, to będzie chyba miało 3 lata, bo mam taki wielki kosz, ale jakoś to podzielę może na części, bo mam tak wielki kosz zużytych produktów. Muszę zacząć nagrywać bardziej regularnie, bo zanudzę Was. W każdym razie tam mam jedno, tu mam drugie zużyte, tu mam trzecie i jeszcze chyba czwarte otwarte stoi już u mnie w szafce łazienkowej. Bardzo fajny produkt, polecam, zostawię Wam też link na dole do sklepu, gdzie to można kupić. Naturalnie piękny, obviously. Dalej, też super produkt, za który dziękuję tej osobie, która mi go przysłała, ale niestety straciłam, znaczy zgubiłam, prawda jest taka, że jestem po prostu nieostrożna i zgubiłam kopertę, w której to było przysłane. Chciałam odpisać, ale teraz nie mam kontaktu z Tobą. Także jeśli możesz, to odezwij się do mnie, chciałabym Ci wysłać też jakąś niespodziankę. Tak, tytułem wtrątu i dygresji. To jest Velada Skin Food. On, ja już też Wam mówiłam kiedyś o tym produkcie, dla mnie to jest krem plaster. Zawsze jak coś się dzieje z moją skórą, takiego, że gdzieś pęka, że gdzieś szczypie, że gdzieś piecze, to używam sobie tego produktu. Czasami używam go na całą twarz w charakterze maseczki. Nakładam, zostawiam na 20-30 minut. Ile się wchłonie, tyle się wchłonie, resztę ściągam macikiem. Na wszystkie wysypki, na wszystkie jakieś właśnie podrażnienia, na popękaną skórę. Teraz mam takie malutkie aluminiowe słoiczki, takie 15-30 ml i mam to poprzekładane i po prostu w każdej torebce, w każdej kurce mam po trochu, gdzieś jak mi usta popękają, jak skórki paznokci, skórki wokół paznokci, coś się tam z nimi dzieje, to tak samo używam. Myślę, że to może być, są 75 i są 30. Wydaje mi się, że ja już zużyłam chyba ze 4 opakowania tego produktu. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dalej, maseczka kolejna, glinka, w ogóle uwielbiam maseczki, jak się zdążyliście zorientować. Glinka Rasul, tylko to jest glinka w pudrze. I ja na początku to tak nie byłam specjalnie jakoś pozytywnie nastawiona, mówię, no czym się może różni taka glinka od innej. Przede wszystkim tu opakowanie jest fajne, no bo tutaj mamy taki korek jakby i to się wszystko nie wysypuje. I ta glinka, nie wiem czy jesteście w stanie to zobaczyć, mam nadzieję, że tak. Ona, to jest po prostu tak, jak zwykłą glinkę macie Rasul albo Gasul, ona wygląda jak piasek, jak taki piasek nadmorski, dosyć gruba jest. A to jest ta sama glinka, tylko że jest zmielona. Jak się ją wymiesza z wodą albo z jogurtem, to daje tak niesamowicie gładką pastę, że to jest przyjemne, żeby to nakładać. Tak naprawdę takim pędzelkiem, jak do rozświetlacza, takim trójkątnym, to możecie spokojnie ją nałożyć na skórę, bo ona jest niesamowicie łagodna. Świetnie nawilża, ja jej używam właśnie do nawilżania skóry. Jak mam ochotę na taki delikatny peeling, to właśnie też po to sięgam. I chyba, o ile się nie mylę, to jest 200 gramów, a wydaje mi się, że kosztuje 17 zł, może nawet nie. Także też to polecam. Zostały mi 4 ostatnie, mam wrażenie, że mówię coraz szybciej, a to dlatego, że teraz siedzę bardzo niewygodnie po turecku na takiej gąbce i już mnie zaczyna boleć kręgosłup, bo tu siedzę już co strasznie długo. Do włosów mam produkt też. To jest rzecz, którą na pewno część z Was kojarzy. Ja jakoś nigdy tam nie szalałam za babuszką Agafią, ale tę maseczkę do włosów dostałam od przyjaciółki, która jechała na wakacje chyba na Litwę i
przywiozła mi w drodze powrotnej właśnie taką maseczkę. Jeżeli wiecie, co to jest za maseczka, to bardzo, bardzo proszę napiszcie na dole, bo ja nie mam pojęcia. Po rosyjsku to zero, totalne zero, nawet tych literek nie odcyfruję. A naklejka na tym jest po... w języku, który nie jest mi znany, więc też wam nie powiem, ale na pewno po tym opakowaniu, ktoś z was obczai, co to jest za maseczka. W każdym razie świetnie się sprawdza. Jest przyjemna, fajna, fajne opakowanie, bo jest malutkie i mogę spokojnie zabrać je ze sobą na jakąś tam wycieczkę czy na wyjazd. Bardzo przyjemnie, bardzo miękkie włosy pozostawia, świetnie się rozczesują. Ja teraz mówię, moje włosy potrzebują mega nawilżenia, wszystkiego co jest nawilżenia, co to właśnie na nie stosuję. Tak, i mogę polecić. I wydaje mi się, że to są też tanie produkty, więc pewnie ktoś tam z was się skusi, bo naprawdę są fajne. Dalej, o! Co roku do niego wracam, od kiedy, znaczy co roku, to chyba nie wiem, z rok temu, że odkryłam te produkty, no to co mi się skończy pudełko, to do niego wracam. To jest peeling Fresh and Natural, ten jest mój ulubiony, to jest cukrowy peeling do ciała malinowy. Świetną robotę zrobiły dziewczyny z tymi kosmetykami, naprawdę genialne są. Ja już tutaj ledwo co mi zostało z niego. Świetnie pachnie, uwielbiam w takich miesiącach chłodniejszych tego typu peelingi, żeby się już nie smarować balsamem po wyjściu. Jest taki, że mnie nigdy nie podrażnił, żadnych nie miałam problemów z tym produktem i myślę, że już będę do niego wracać regularnie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz. Nie wiem, które to jest moje pudełko, myślę, że może być już z czwarte, albo może nawet dalej. Świetny, świetny produkt, naprawdę. Dalej mam coś w ogóle, totalny szał. Byłam w ubiegłym, dwa tygodnie temu? Tydzień temu, jakiś tydzień temu byłam na kongresie kobiet w... to był Polish Businesswoman Congress w Warszawie i tam były różne stoiska różnych tam marek i między innymi było stoisko Orientany. Ja z tymi produktami miałam wcześniej styczność, bo wam kiedyś opowiadałam na temat olejku z szafranem i różą, który znakomity był, bardzo tani, bardzo, bardzo dobry produkt. I teraz jakiś czas temu odkryłam ich maseczkę, taka maska krem z papai. Ona w ogóle, po pierwsze to pachnie zabójczo, zresztą większość kosmetyków z Orientem tak pachnie. I ona wygląda tak, po prostu galaretka, taka żelowa galaretka, troszeczkę pomarańczowa. To jest w ogóle gigantyczne pudełko, bo tutaj jest 100 gramów produktu. Jej się używa w taki sposób, że nakłada się ją zamiast kremu na noc. Ja najpierw się tego żelu tak bałam trochę, bo mówię, kurczę, może mnie wysuszy, ale mnie nie wysuszył w ogóle. Ona jest na rozjaśnienie przebarwień właśnie z powodu tej papai. Tak, Lesterek się zgadza. Nakładam ją na twarz, szyję i dekolt, z racji tego, że jest bardzo duża. Świetnie się sprawdza, ładne nawilżenie utrzymuje, troszeczkę się lepi, jak już... ją zastosuję, tak jak już masuję przez chwilę twarz, to czuję, że się robi taka lepka buzia, więc muszę przestać. Do masażu wam zaraz powiem, czego używam. Więc ją tylko sobie nakładam, właśnie świetnie się sprawdza na twarz, na szyję, na dekolt. Bardzo przyjemny produkt, bardzo ładne nawilżenie. Z tym rozjaśnianiem to już widzę rezultaty, a używam jej... No trochę już jej używam, 3 tygodnie chyba, codziennie, więc bardzo fajna rzecz i tak jak mówię, też nie są drogie, mogę polecić. A zaczęłam mówić o tym kongresie, bo tam byłam zaskoczona, bo właśnie zobaczyłam stoisko tej Orientany i były tam też maseczki, które wam pokażę w denku, takie jedwabne na twarz i pod oczy, mega. No i miałam przyjemność poznać panią, która jest właścicielką tej firmy, także serdecznie pozdrawiam, jeśli pani mnie ogląda, mam nadzieję. I tak jak mówię, genialny produkt, jeszcze fajnie, bo tak bardzo mi odpowiadała postawa, to znaczy tak wydało mi się, że ta pani jest taka szczera i uczciwa i to jest fajna rzecz. To tak, tyle na temat tej maseczki. I został mi ostatni produkt i to jest też olejek, który wam kiedyś już pokazywałam, widzicie, ile go zużyłam, to jest olejek z Nuxa, który nazywa się Il Prodigies i ja go uwielbiam, uwielbiam go naprawdę. To jest produkt, o którym wam kiedyś mówiłam, że z 2 lata temu to bym powiedziała, że to jest zapach babciowy i w ogóle masakra i nie używałam go nigdy. Od kiedy otworzyłam butelkę, używam go non-stop. I to na zasadzie takiej, że czasem do włosów, czasem do twarzy, czasem do rąk, czasem do ciała, jak mi tam się złoży. Praktycznie każdego dnia używam tego produktu, chociaż troszkę, a już go mam niesamowicie długo. To jest suchy olejek i jeżeli go dam odpowiednio dużo, to jestem w stanie wykonać sobie masaż twarzy przy pomocy tego produktu. Ja już to robię, no, bardzo długo. Miałam dużo zajęć na moich studiach podyplomowych dotyczących masażu twarzy. To nie będę się za bardzo zagłębiać i nie zadawajcie mi pytań, co studiowałam, ani co studiowałam na drugim stopniu, ani co studiowałam podyplomowo, bo i tak wam nie powiem, bo to jest moja sprawa prywatna.
W każdym razie na pierwszym roku tych studiów podyplomowych miałam bardzo dużo na temat masażu i od tamtej pory robię masaż twarzy codziennie. I tym olejkiem to jest po prostu przyjemność. On pachnie bosko, skóra zostaje niesamowicie gładka, ten poślizg jest taki, że mogę wykonać sobie ten masaż i to jest naprawdę relaksujące dla mnie. Więc to jest dla... O, to jest dla mnie przykład psychokosmetyku. To znaczy, on tak ładnie pachnie i tak się dobrze po nim czuję, że go używam, chociaż nie jestem w stanie powiedzieć na przykład, czy on sprawia, że moja skóra nagle jakoś się tam znacznie polepsza. Dobra, film jak zwykle długi, ale mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście ze mną te ileś tam minut. Mam nadzieję, że nie ponad 30. I oczywiście liczę, że zobaczymy się następnym razem. Dajcie mi znać, jakie produkty wy odkryliście ostatnio, bo ja teraz mam ostrą fazę na po prostu testowanie wszystkiego. I tak, do zobaczenia następnym razem. Na razie.